Żeby w pełni korzystać z Uzmi potrzebne Ci będzie konto w serwisie. Do jego stworzenia potrzebny będzie tylko poprawny adres e-mail. Kliknij w przycisk Zarejestruj się w prawym górnym rogu ekranu. Następnie podaj swój adres e-mail i nadaj sobie hasło. Na podany adres prześlemy Ci link aktywacyjny do konta. Zaloguj się na swoją pocztę i kliknij w link. Przejdziesz do strony logowania Uzmi. Podaj swój adres e-mail i nadane hasło i zaloguj się na swoje nowe konto. Teraz wybierz, jak chcesz korzystać z Uzmi. Jako zleceniodawca możesz szukać nowych wykonawców i rozliczać się ze swoimi współpracownikami. Jako freelancer zyskujesz dostęp do bazy zleceń i możesz wystawiać faktury VAT swoim klientom zarówno przed rozpoczęciem pracy, jak i po jej zakończeniu. Wybierz swoją nazwę użytkownika, awater możesz dodać później i określ, czy jesteś osobą fizyczną, czy prowadzisz lub reprezentujesz firmę, a następnie przejdź dalej. Aby wystawić fakturę dla Twojego klienta, kiedy jesteś freelancerem, zawieramy z Tobą umowę o dzieło i dlatego potrzebujemy Twoich danych do jej zawarcia. Są to imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz numer PESEL. Twoich danych używamy tylko do rozliczenia pracy i nie udostępniamy żadnym innym podmiotom. To wszystko Twoje konto jest gotowe. Nasi admini w ciągu jednego dnia roboczego zweryfikują twój profil a ty już teraz możesz składać oferty na zlecenia i bez ograniczeń wystawiać faktury dla klientów Na dobry początek wybierz kategorie zleceń które cię interesują określ umiejętności i uzupełnij swoje portfolio Jeśli masz wątpliwości jak korzystać z Usmi sprawdź pomoc online lub skontaktuj się z nami